Muzyko, witam Was w kolejnym vlogu. Ten vlog ogólnie jest nagrywany troszkę wcześniej niż Wy go nagrywacie, sporo wcześniej, ponieważ jest to vlog związany z niespodzianką. Jak wiecie, możliwe, że już wiecie po jakichś insta-relacjach, Angelika ma urodziny i przyjechaliśmy dzisiaj do Warszawy, żeby wspólnie z Luką pomóc mu zrobić niespodziankę dla Angeliki. Podjechaliśmy właśnie na miejsce. Ogólnie prezent i wszystko czeka na mnie tu już na miejscu, bo zamówiłam na adres Michaela i Adriana paczkę z prezentem. Także czekamy właśnie na chłopaków, zaprowadzą nas do bloku, no i pokażę Wam, co zamówiłam. Słuchajcie, jesteśmy pierwszy raz tutaj u Michaela i Adriana, taki porządek. Co prawda u Michaela większy, ale u Adriana nie jest źle. Bo ja nie byłem przygotowany, że... Że będą gości teraz. Jestem przygotowany, moi drodzy. Pięknie. Zapraszam wszystkich. Piękne, piękne, naprawdę piękne mieszkanko, super. Super. I pachnie oczywiście Twinkle Candle wszędzie. Tam masz tutaj, wszędzie. Widzisz, tam stoi. Cała, cała wystawka u chłopaków. Cała wystawka. Super. Ale naprawdę ślicznie tutaj macie. Dziękuję bardzo. Mega. Tak jest tak bardzo hotelowo, bym ale powiedział. Ale czysto, tak schudnie, nie? Super, naprawdę, super, super. Wszystko jest nowiutkie, także... Super. Słuchajcie, otwieramy prezent. Ja wam powiedziałam, Michael mi pięknie odebrał z paczkomatu. Jeszcze raz dziękuję. Przyszła. Jeszcze przyszła akurat przesyłka i mam tutaj prezent dla Angeliki. No, domyśl się, co jest w takim czymś. Co to może być? Szczotka! Co to może być? Co ty myślałeś, Michael? Szczotka. Angelika teraz, jak wiecie, ma przedłużone włosy, więc kupiłam jej szczotkę z balmem. Mam taką samą, bardzo mi się sprawdza, także myślę, że będzie zadowolona. A tutaj mamy z balmem chyba odżywkę albo maskę zamówiłam do tego. Słuchajcie, jeszcze właśnie mówiłam przed chwilką na vlogu Adriana, ale powtórzę się jeszcze u siebie, że okazało się przedwczoraj, że impreza dla Angeliki jest imprezą, gdzie mamy dress code, mamy się ubrać na biało albo chociaż mamy mieć jakiś element na biało. Tak przynajmniej powiedział Luka, że może być tylko jeden element biały, nie? Tak powiedział nam szefu, więc się słuchamy. I właśnie dowiedzieliśmy się o tym przedwczoraj. Ja się dowiedziałam w ogóle przez Żanetę, z którą pisałam na Instagramie. Napisałam do Michaela, żeby potwierdzić ten fakt, czy faktycznie. Michael pisze, że totalnie nie wie i że ma nadzieję, że nie, bo nie ma białych rzeczy. No i słuchajcie, okazało się koniec końców, że jednak jest biała impreza. Po prostu Luka, wiecie, w zamęcie wszystkiego zapomniał nam o tym powiedzieć. Ale na szczęście białe ubrania jakieś tam zawsze się ma w szafie, więc wytrzasnęłam jakąś białą koszulę, jakoś to ogarniemy. Ty też masz coś. Wiesz co, ja wziąłem sobie białe spodnie od Luki i białą koszulkę założę. To będziesz cały full. Białe buty. Idealnie. Idealo. Mamy tutaj, słuchajcie, jeszcze te właśnie prezenciki. Tutaj spakowałam prezent dla Angeliki, jest winko, jest właśnie szczotka i odżywka, którą wam pokazałam, a tutaj taki mały drobiazg dla Charlie, taka fajna koala. Cudziutka, nie? Fajniutka. No i tutaj mamy takie rzeczy. Michael nam to, słuchajcie, pokazuje, powiedz nam tutaj zabawkę, od początku. To są kulki, wczoraj... kulki jakie? Magnetyczne. Znaczy, to nie są kulki magnetyczne, tylko to jest coś w stylu na odstresowanie bardziej. Grzebałem wczoraj w skrzyni i znalazłem. I to jest Greków ulubiona zabawka. O. Oni mają takie coś lub w kształcie a la różańca. O, jeszcze proszę. Dłuższe. O, oni proszę. Robią takie różne kombinacje palcami, no nie? No, ale kurde. Ja potrafię tylko jedną. A oni potrafią miliony. Przyjedziemy za miesiąc i będziesz potrafił więcej. Tak, no. Ale to słuchaj, ja byłam tyle razy w Grecji, nie słyszałam w ogóle o tym. Tak, a to przede wszystkim jest u starszych osób. A, oni okay. sobie siedzą w knajpie, piją sobie kafedaki, czyli kaweczkę, frapę i się tym bawią, o, no nie? O, proszę. O, proszę. Cyk. Jaka ciekawostka. Patrz. Od Michaela. No. Cyk. Czyli to jest coś to takiego, w ogóle, słuchajcie, nie wie. Łapiesz. No. Tu i to puszczasz, wiesz, na zmianę. Ja cyk, 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 no, cyk, proszę. Cyk. O, coś tam pamiętam. Ale w ogóle kto nie wie na moim kanale, to Michael ogólnie bardzo długo mieszkał w Grecji. Macie w ogóle Instagram Michaela tutaj podlinkowany. I Michael, powiedz ile mieszkałeś w Grecji? 18 lat. O, to kupa czasu. Od urodzenia, tak. Kupa czasu. Także tęsknię za tym krajem, no ale... Mam nadzieję, że jak się skończą te wszystkie pandemie i niepandemie, to zapraszam wyruszymy. Na wspólny wypad do Aten. Chętnie. Tak was zaprowadzę. Ale chętnie, ja bardzo chętnie. Nie byłam nigdy na kontynencie, byłam często na wyspach, ale na kontynencie nie, kontynent także... Kontynent naprawdę super, szczególnie Ateny. Są specyficzne, ale są piękne. Super. Tak, także... Obiecujemy, że polecimy. Polecam. I słuchajcie, jestem taką ciocią niedobrą, że ja Sarze tą lalkę obiecałam już chyba...
Z pięć razy mówiłam jej, że tą lalkę jej, słuchajcie, dam. I za każdym razem zapominałam wziąć tej lalki. Także na szczęście tym razem wzięłam ją ze sobą i mam nadzieję, że już nie będę wyrodną ciocią dla Sary i w końcu jej tą lalkę przekażę, bo już jej mówiłam o tej lalce, że to jest lalka, która ma pieska. No i mam nadzieję, że Sarka dzisiaj będzie i się ucieszy, że w końcu ciotka nie zapomniała. Zaczynam przygotowania, już się ubrałam. Z racji tego, że tak jak wam powiedziałam, mamy tą białą imprezę, to wzięłam sobie taką białą koszulę. To jest ta z Zary, która jest w jednym z moich holi na drugim kanale, czyli na kanale Klatex. Także tak wygląda ta koszula, Zarka. Tutaj mam spodnie z Bershki i do tego ubrałam takie buty na obcasie w panterkę. Bardzo taki classy strój, mam nadzieję, że będzie ok. No i jestem w trakcie nakładania korektora, także maluję się. I dzisiaj w ogóle pierwszy dzień testuję te dzienne soczewki, które pokazałam wam w poprzednim vlogu. We vlogu z przygotowaniami do vlogmasu. Także jak na razie super. Jak na razie są ultra wygodne i nie czuję ich na oczach. Mam nadzieję, że tak będzie przez cały dzień, no i przez następny miesiąc noszenia. Założyłam takie kolczyki i tak naprawdę mam, tak jak powiedziałam, taką mega classy stylizację. Makijaż oka po prostu cieniem narysowałam sobie kreskę taką kocią. Na ustach mam matową pomadkę numer 15 Superstay kredkę, krajon. No i słuchajcie, wydaje mi się, że jest spoko. Lecę na górę teraz pomagać całej ekipie dekorować apartament, bo ogólnie jest tak, że Luka teraz zabrał Angelikę. Mamy wolne mieszkanie i po prostu wszystko ogarniamy, szykujemy wszystko, żeby na przyjście Angeliki wszystko już było gotowe i żeby zrobić właśnie taką niespodziankę. Także lecę tam już, u góry jest Żaneta, główna dowodząca wszystkich dekoracji i tak dalej. No i będziemy ogarniać mieszkanką, żeby wszystko było ładnie, pięknie. Ja bym pięknie. Zobaczcie, jak tutaj jest już pięknie. Ja przyszłam, myślałam, że coś pomogę, a tu jest już prawie wszystko gotowe. Otwieramy ją? Co? Podoba ci się? Otwieramy ją? No to chodź, pójdziemy po nożyczki i otworzymy. O! Czeszemy się, przygotowujemy się do imprezy z Sarą. Robimy warkoczyki. Dwa czy jeden? Jeden. Dobra. To robimy. Akcja warkoczyk. Dobrze wyglądamy? Widzisz nas w podglądzie? Ładnie wyglądamy? Możemy iść na imprezę się bawić do Angeliki? Możemy, nie? Idziemy. Jesteśmy gotowe. Pomoże nam wujek otworzyć drzwi? Jasne. Idziemy. Ruszamy, mamy blisko na imprezę. Do tego samego bloku, nie musimy nawet wychodzić. Lecimy. Jesteśmy tutaj już, słuchajcie, w mieszkaniu. Taki sam apus. Ja wiem, na chrzcinach miałaś szarlotki takiego samego, no nie? Super. Siedzimy sobie tutaj z Sarką. Opiekujemy się razem z sobą, bawimy się i już czekamy, słuchajcie, na Angelikę, za niedługo przyjadą z Luką. Taki miły, co? Miły w dotyku, tak, bardzo miły. Miły, bardzo miły. Ale piękne kwiaty, co? Widziałaś, jakie ciocia dostała na urodziny od wujka? Super, co? Piękne. Smaczne lody? Sarunia, smaczne? Ja mam tato sukienkę. Sukienkę czerwoną? Wow, piękna. Pokazałam wam tylko wejście Angeliki na niespodziankę i później już odłożyłam totalnie aparat. Wiecie, no świętowaliśmy urodziny. Jest teraz godzina 00:52. Kasia zawsze się nie śmieje, bo ja zawsze mówię 00, a nie 12. No po prostu przed pierwszą. My już jesteśmy w Sosnowcu, dojechaliśmy z Warszawy. Wyszliśmy dość szybko, wykluczyliśmy się z imprezy, no bo jutro mamy w sumie dzień pracy, więc stwierdziliśmy, że no chcemy wrócić w miarę o normalnej godzinie, wyspać się rano, żeby wstać, wiecie, nie jakoś za późno. Także jesteśmy już na miejscu, dojechaliśmy w sumie nieco ponad 3 godziny.
No jakoś tak. Także w porządku, całkiem droga. I wracamy, kładziemy się spać. Ja oczywiście miałam takie szczęście ogromne, że dzisiaj dostałam kobiecy problem, więc jeszcze wiecie, po prostu na imprezie musiałam biegać do toalety. No ale cóż, zdarza się. Na szczęście wzięłam leki przeciwbólowe i jakoś bardzo nie odczuwałam bólu. Więc super. Ale niespodzianka się bardzo udała. Na początku Angelika była w ciężkim szoku i nie mogła w ogóle wyjść z takiego szału trochę. Nie wiedziała, co się dzieje. Było jeszcze tak, że słuchajcie, Luka zabrał Angelikę na masaż przed, w czasie kiedy my przygotowywaliśmy wtedy mieszkanie. W sumie to my przyszliśmy już na gotowo. Myślałam, że coś pomogę. Przyszłam, a już praktycznie wszystko Żanetka z ekipą przygotowała. Ale Luka zabrał Angelikę na masaż twarzy. No i wiecie, jak na masażu twarzy, olejkami pani ją wymiziała, włosy jej gdzieś tam utuściła przy tej twarzy. No i nagle Angelika przychodzi, wszyscy wyszokowani, wypięknieni, a ona jedna, wiecie, po masażu, buzia taka, wiecie, delikatnie świecąca. No, ale zrobiłyśmy szybki make-up, uratowałyśmy sytuację i później myślę, że Angelika była zadowolona. Także, no udało się, bardzo opłacało się pojechać. No a teraz tak jak mówię, wychodzimy z windy, myjemy się i idziemy spać. Dzień dowerek o poranku następnego dnia. Obejrzałam sobie cały materiał z urodzin, który nagrałam. Obejrzałam materiał, który nagrał Luka razem w sumie z Jurim z niespodzianki, z całych przygotowań i od początku dnia ogólnie Angeliki w tym dniu. I super to wyszło. Film właśnie u Luki na kanale jest taki bardzo fajny, pozytywny, w ogóle wyszedł bardzo długi. Przez to chyba, że właśnie gdzieś tam uczestniczyły w nagraniach różne osoby, to ten materiał naprawdę trwa chyba ponad 30 minut, ale naprawdę super. A ja teraz już siedzę sobie przy komputerze, trochę pracuję i rozglądam się za świątecznymi piżamami. Jak wiecie, w tamtym roku i 2 lata temu nagrywałam vlogmas, w tym roku oczywiście też, tak jak obiecywałam, będzie, no i przygotowuję się. Poprzedni vlog na moim kanale to przygotowania do vlogmasu. Oglądałam dekoracje, kalendarze adwentowe do mnie przyszły, no i już wiecie, takie początki. Kontynuuję poszukiwania rzeczy na vlogmas i właśnie szukam takich świątecznych piżamek. I znalazłam teraz fajną koszulę, taką świąteczną na stronie Reserved. Zobaczcie, spodobała mi się ta piżama, taka koszula nocna, z takimi różnymi, jakby z kalendarzem adwentowym. I jeszcze widziałam gdzieś niżej na stronie, o, ta też fajna. W tamtym roku na vlogmas miałam świąteczną piżamkę z H&M-a, ale w tym roku nie widzę jakichś fajnych na H&M-ie. Widziałam też, coś mi mignęło, że są na Kropie, na House, takie właśnie świąteczne i koszule, i piżamy góra-dół z krótkim, z długim rękawem, więc czegoś będę szukała, już się rozglądam, no i no nie mogę się serio doczekać tego vlogmasu. No maksa, jakoś tak, nie wiem, vlogmas to jest taki klimat, taki vibe, tak jakbym, chyba wam mówiłam o tym też w poprzednim vlogu, że jakoś tak zawsze to jest takie fajne, mimo że się nagrywa codziennie i tej pracy jest dużo, no bo codziennie trzeba nagrać cały materiał, potem ogarnąć, wiadomo, montaż, opublikować na czas, to mimo wszystko to jest taki mega, mega fajny czas. No ale dobra, ten vlog dzisiejszy pełen emocji, kończę go już teraz. Zapraszam was oczywiście również na mój drugi kanał, kanał Klatex, lub na inne vlogi na moim kanale, jeśli jeszcze ich nie oglądaliście. No i oczywiście widzimy się w następnym vlogu w niedzielę. Buziak, do zobaczenia, dzięki za oglądanie. Pa!